przyznam. To jest bardzo minimalistyczne środowisko. Uszanowanie, witam. Dobry. Tak, właśnie, dzień dobry, bo jesteśmy o barbarzyńskiej godzinie, jest to wszystko nagrywane. Tak trzeba. Dla niektórych to by było nie do przeżycia, prawda? To jest godzina 7 na zegarze. Znam ludzi, którzy jej nie widzieli, chyba że ją do niej podeszli od drugiej strony, nie? Że nie od strony, że zaczyna się nowy dzień, ale kończy poprzedni. I jest na to czasownik po hiszpańsku podobno. No, tak, takiego... Taki specjalny tylko do tego, że się nie śpi i siedzi do pracy następnego dnia. O kurczę, no to widać, że jakie oni mają priorytety. To gdybym był Jeremy Clarksonem, to bym wysnuł na podstawie tego długą taką analizę, ale to jakby nie... Jesteś poranną osobą? Nie wiem, ciebie to nie przeraża tak wstawanie rano? Nie wiem. Mam tak bardzo nieregularny tryb życia, aha, że mogę być poranny. Tak, tak, tak. Czyli tak, no bo wiadomo, że... właśnie, a skoro poranki, to czy byłeś kiedyś na takim porannym spotkaniu, jak czasem robią tam w stylu technoranek albo coś w tym duchu? Nie, nie byłem. To jest niedobre. Nie, ja uważam, że to może dać radę, że to jest akurat do kawy zamiast kawusi, kawusini. No jak ktoś chce nagrać sobie dobrą historię dla kolegów w biurze albo do TVN24, to bardzo proszę, ale... No właśnie nie wiem, jak jest za tym racja. Co się dzieje? Czy to jest dla ludzi, którzy po prostu... poprzedniego dnia się zagubili i potrzebują jeszcze dalej, ale... Nie, nie. Znaczy myśmy robili takie imprezy, spotkania z muzyką w Królikarni Warszawskiej, ale to nie były imprezy. I przez to nie czułem się, jakbym cokolwiek zawłaszczał, a jednak w przypadku robienia muzyki tanecznej, elektronicznej, jakiejś techno, to doskwiera mi to, że ludzie trochę nie łapią, że to służy do pewnych rzeczy, a do innych rzeczy trochę nie służy. To nie jest najlepsza rzecz do kawy. Tak. I naleśników. I naleśników. Jest to taka rzecz, która służy trochę do tego, żebyśmy się poczuli razem odrobinę lepiej i niekoniecznie, żebyśmy byli filmowani, żebyśmy stali w kolejce do manekina warszawskiego. Legendarne miejsce. No. Byłem oczywiście w oryginalnym Grand Zero, czyli to chyba w Toruniu jest. Naprawdę, to jest toruńska firma. Chwali się. Tak. Dziękujemy Toruniu. W końcu tutaj czynię znaki cudzysłowu, ale prowincja zawłaszczyła trochę stolicę w końcu. Pokazała tutaj ludziom, jak się bawić. Ale to wielkie jest europejskie miasto Toruń. Tak, tak. No może tak z 500 lat temu, ale pod względem konsumpcji chociażby środków na renowację w Polsce w pierwszych miejscach, gratulujemy. Nie, w Toruniu jest przyjemnie, to rzeczywiście, tylko to niektórzy ludzie, nie wiem, byłeś kiedyś w Toruniu? Tak, byłem na jakimś dziwnym spędzie młodych polityków. O kurczę. Ale nie, Europejski Parlament Młodzieży, coś takiego? Nie, pracowałem dla takiej organizacji, która zajmowała się szkoleniem polityków i to było dosyć okropne. Ukradłem filiżankę. No czyli mówią, że ludzie nic nie wynoszą z tego. To jest kwestia tylko nastawienia. W Toruniu jest fajnie, bo jest to centrum, które jest absurdalnie piękne. Jest jednym z naprawdę skarbów i jak wychodzisz poza to centrum, to zaczynasz trochę się orientować, co się dzieje wokół tego. Bo ponieważ, no cóż, reszta tak nie wygląda. Tak. A Pator czy Elana? No, tak. To jest to pytanie, które trzeba zadać. No, tam są poważni zawodnicy. To trzeba przyznać, że to miasto, które ma właśnie taką renomę, wiesz, takiego Piernico City, że tam elegancko przyjechałem po ciastka. No, tam można wyjechać trochę gorzej niż z woreczkiem pierników. To można... Tak, to jest wyjątkowe miasto, bo się krzyżują wpływy piłkarskie i żużlowe. Tak, nie? I są wspólnie ręka w rękę. Że potężna pięść, potężną pięść biją właśnie we wszystkich spoza. Bo czasami jest też tak, że żużel i piłka nożna z jakiegoś powodu tam nie klika coś. Ludzie się... Te zespoły, fani obu zespołów są skonfliktowani po prostu. No tak, to są głębokie podziały klasowe wszakże. Prawdopodobnie tak, no bo ja nie wiem, ja na żużlu byłem raz w życiu, na piłce nożnej tam trochę więcej, ale żużel jest innym jednak sportem. Tak, wiąże się też z innymi miastami. Jak zobaczysz sobie na przykład mapę kryzysu gospodarczego w Polsce, tego, który to był 2008? Do dzisiaj. Więc. Do dzisiaj powiedzmy. To wszystkie wielkie ośrodki przemysłowe w Polsce, które wtedy najmocniej oberwały, nie wiem, to był Krosno, Łomża, Gorzów,
mają zespół żużlowy, nie? Zgadza się. I, albo jeszcze piłka ręczna czasami, chociaż to już się wiąże z innymi, tak, z dotacjami. Tak, z tym, że właśnie żużel ma taką dziwną kulturę fanowską, która była stosunkowo bezpieczna długo i dalej ma jakieś takie swoją specyfikę, nie? Trochę mi się podoba. Trochę mi się podoba, że można przetrwać w jakimś dziwnym miejscu w Polsce. Można mieć swój język, można mieć swój zestaw znaków. I nie muszą o tej pisać media głównego nurtu i gdzieś tam sobie zdecydowanie pływasz, tak. Nawet pokazywane, pamiętam, w jakiejś serii dokumentalnej, która pokazywała, czy raczej ukazywała różne sporty na świecie, to właśnie polski żużel jako też taka, wiesz, niebezpieczny sport, bo tam jest wiele wypadków, ludzie. No kiedyś tam nie było tych band dmuchanych i tam co chwila po prostu jakieś tragedie. A teraz fala samobójstw, słuchaj, w żużlu. Wszyscy biedni, naprawdę? Młodzi żużlowcy, jak nie wiem, zaczynają przegrywać, to nie mają, całe życie oddali skręcaniu w lewą stronę i dalej trochę nie wiadomo co zrobić. Straszne historie. No to jest smutne, ale to też jest interesujące, że wiesz, w Szwecji masz wielowątkowe kampanie, w których biorą udział ludzie znani z pierwszych stron gazet oraz jacyś tam, wiadomo, luminarze kultury, którzy mówią młodych ludzi, żeby się nie zabijali, bo tam jest to dość dużym problemem, a w Polsce musiałby to powiedzieć, przypominam sobie teraz jakiegoś żużlowca znanego. Tomasz Golob, ale ja nie wiem, co u niego ostatnio. On miał jakiś straszny wypadek i teraz widziałem ostatnio, kupowałem jakieś rzeczy w sklepie, jakieś mleko chyba zbiera w ogóle. Pieniądze tylko i wyłącznie na Tomasza Goloba, na jego rehabilitację. O, no to też miło, to też miło. Chociaż jakby tak mi jego zdjęcie się pokazało, to można by myśleć, że znany jest za zaginionego. To też nie jest ten, co było zwyczajem w Stanach Zjednoczonych. Gdzie byśmy doszli? Aha, właśnie, bo pytanie na początek w sumie było od słynnych porannych wypadów techno. To zanim jeszcze je pogłębię, czy właśnie byłeś kiedyś może na jakiejś takiej imprezie, no to już techno to możemy zbiorczo, ale też właśnie w interiorze naszym polskim, w jakichś klubach takich mniejszych. Czy mógłbyś jakiś wyróżnić ośrodek na przykład, który cię zdziwił, że może nie tyle zdziwił, ale pozytywnie zaskoczył? Znaczy na pewno mam w sobie duży resentyment w stosunku do miejsc, których nie było mi dane doświadczyć, bo nie wiem czy wiecie, czy wiesz, ale no długo ta muzyka klubowa i kultura klubowa w Polsce stała jednak małymi miejscowościami i wiele fajnych miejscówek się właśnie mieściło w dosyć nieoczywistych lokalizacjach, prawda? Natomiast jeśli mówić o sobie, nie ma tutaj przesady. Byłem organizowałem imprezy, nie wiem, w Bielsku, grałem, nie wiem, w Gorzowie parę razy. Nie są to super małe miejscowości. Bardzo bym chciał zagrać w swojej rodzinnej miejscowości na Podhalu, bo pamiętam bardzo dobrze, jak mój wujo ćwiczył black metal w stodole. Tak. I pamiętam, że miał piękny plakat grupy Wolfspel na piętrze naszego napisane oczywiście błyskawicami i toporami. Były takie dwa wilki, które ze sobą się tak napieprzały. Co jest też taką tego słynnego internetowego memo, że każdy ma w sobie dwa wilki i potem następuje. Tak, dokładnie, to był ten mem. To już wtedy było, a to można powiedzieć, że też historia memetyki. Ostatnio miałem rozmowę poważną z człowiekiem, który mi memami zacząłem interesować się w 2016. No to bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Ale faktycznie to też, jeżeli chodzi o taką potrzeba jednak jakiejś takiej tkanki miejskiej, żeby ten klub mógł przetrwać z czysto finansowego punktu widzenia. A, no tak, no to tutaj najważniejsze, jeśli pytasz o małe miejscowości, zdecydowanie najdonośniejszą w ogóle kwestią jest defundacja uniwersytetów mniejszych polskich i szkół ogólnie, tak. Bo wszędzie tam, gdzie są jakieś szkoły, powiedzmy dla ludzi troszkę, którzy myślą szerzej, to tam są imprezy. Znaczy nawet jeżeli jakikolwiek uczelnia wyższa ma taką swój oddział, to tak, też jest dobrze. Tak, prawda? To wtedy już jest szansa na to, że ci ludzie potrzebują jakiegoś wentyla, bo wiadomo, przyjechali tam zapewne z mniejszych miejscowości albo z innych miejscowości i potrzebują sobie tam
gdzieś masz pochodzić. Rację. To też się czasem nie docenia takiej społecznej funkcji tych uczelni wyższych. Tam już w pewnym momencie pamiętam, że była chyba praktycznie w dobrym tonie nagonka na to, że o, wykształcenie w Polsce to rozdają dyplomy i wiesz, że tu pójdziesz i tak dalej. Tak. Ale... tak, ale trzeba tutaj przywołać kandydata na prezydenta pana Biedronia, który przecież ma po prostu bardzo taki dyplom uczelni. Naprawdę? Chyba w Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, tak? A, to jest dość dobra uczelnia. No tak, ale nie jest w Lidzbarku Warmińskim, jeśli mi pamięć nie myli. Ale jest to fascynujące, nie? Tak, tak. I też tam technik hotelarstwa wcześniej, w ogóle super historia. Zdecydowanie, no historia z sukcesem w znaczeniu tego, że... no cóż, wszyscy wy, którzy się zastanawiacie, czy na konsinusa, no, trzeci semestr na ogrodnictwo, może warto nie tylko traktować tylko jako sposób, żeby mieć trochę tańsze bilety. Tak, tak, ale też jednocześnie zachęcamy do wspierania Komitetu Kryzysowego Nauki Polskiej. Wspaniała inicjatywa, która właśnie ma na celu walkę o lokalne. Tak, zdecydowanie, nie tylko oceniane. Właśnie, wiesz, bo ja to widzę z dwóch stron, nie tylko chodzi o delegatury i oddziały, czy też tam filie wszystkich większych uczelni, z większych ośrodków, które, wiesz, po prostu mi się to opłacało, ale też no, jest cała instytucja Uniwersytetów Ludowych, które swego czasu, to teraz nie wiem jak to wygląda, ale to były już naprawdę małe miejscowości, gdzie po prostu zbierały się wszystkie osoby, które chciały coś zrobić w takiej miejscowości i przyjeżdżali do niej, jak wiesz, trochę jak w XIX wieku z opowiadań tam, bym powiedział, nie wiem, nie Hrabala, bo kto to napisał, przepraszam, Jezu, jedna z moich ulubionych książek, Wojaka Szwejka napisał Haszek. Haszek, no. I on w tej swojej książce historia partii umiarkowanego rozwoju w granicach prawa opisywał, jak oni jeździli właśnie po czeskiej prowincji, żeby uczyć tam swoich braci Czechów. Oczywiście to było tylko chlanie i tam robienie, bycie łajdakami, ale do dzisiaj zapamiętam ten obraz. I wiesz, jeżeli są tacy, i raz, że ludzie młodzi, a dwa, no nawet jak jest jakiś tam uniwersytet, to on potrzebuje też coś zorganizować od czasu do czasu, a to jakiś jubel. Tylko, że też nie wiem, bo nie wiem na ile byłeś zaangażowany w czasach uczelnianych w tak zwaną kulturę studencką. Czy coś działałeś w tym kierunku? Czy to... Nie. 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 Teraz z perspektywy 2020 trochę żałuję, aha, bo jednak nie ma co ukrywać, że trochę celem naszej władzy, czy tej dużej, czy tej małej na poziomie uczelnianym jest właśnie trochę zabójstwo tego życia studenckiego. Ja wtedy, jak chodziłem na studia, to trochę na to patrzyłem z góry, nie? Że wiadomo, tam nie wiem, śmieszni metale i korwiniści, nie? Ale z drugiej strony, no to jest najlepsza okazja do tego, żeby gdzieś tam pokonywać bariery. A poznać ludzi, których byś inaczej nie poznał. No i tak, no i gdzieś tam taka autonomia uniwersytecka jest bardzo ważna. Pamiętam, że gdzieś tam do mnie dotarło to, jak nie wiem, w Warszawie po raz pierwszy policja została wpuszczona na uniwersytet, tak przy okazji, jak nie wiem, wokół 9/11 była jakaś taka historia. Tak, tak. I jakby, wiesz, to jest taka rzecz, o której się nie mówi. Tak, na przykład jest taka... terytorialna autonomia, rozlałem herbatę, przepraszam was bardzo. Terytorialna autonomia uniwersytetu, która jest rzeczywista. Pozwól, że zrobimy przerwę. Nie zrobimy przerwy, będziemy gadać. Dobra, ja przerywam do tego. Ale to jest typowy ja to często robię. Trzymaj to. Okej. Będę potem pięknie pachnieć. Ingrid breakfast, dobra. Dobrze, udało mi się nie zalać ci biurka w ogóle, tylko podłogę, więc... A, to nie ma problemu. I swoje giczoły. Ale kurczę, mam nadzieję, że nie będzie z tym... Dobra, to czekaj, przytrzymaj, żeby sam... Jest okej, okay, ja mogę dalej działać tutaj. Ja myślę, że nawet chyba nie zrobimy z tego, nie będziemy tego wycinać. Przyznam, że to jest... Przecież raz miałem podczas nagrywania, było ten, nagła burza i musieliśmy przestać po prostu, bo nam trzeba było wszystko wypiąć z gniazdek. Tak, ale oczywiście pierwsze co robiliśmy to o, ale leje, chodź nagramy to. I nagraliśmy to, to był kiepski pomysł, więc tak to... No cóż, tak, też będę miał... baczenie, nie? Żeby sam temu tego też nie zrobić, bo mam zwyczaj czasem machnąć ręką. Ale faktycznie, zresztą ta historia, o której wspominasz, ona była
o tyle interesująca, że ona dotyczyła jakiegoś spotkania takiego towarzyskiego. Jeśli byli, to było tak, że pewien pracownik naukowy, chyba profesor, był razem ze swoimi studentami na terenie akademiku chyba, tak? I ktoś wezwał po prostu policję i tak źle trafili, że po pierwsze weszli bez pytania, o tak zwany, no nie wiem jak to określić, ale tam jakiś cerber, który tam stał, ich wpuścił, no. Co nie jest dozwolone, bo nawet do akademiku musi, policja miała przez wiele lat tak, że musiała po prostu do rektora o pozwolenie. No super ważne są takie przyczółki w ogóle. Dla dealerów, mikro władzy, nie? Ogólnie ja jestem zwolennikiem trochę, przepraszam, że tak tutaj filozoficznie popłynę, nie? Ale szczególnie w kontekście obecnym politycznym, wydaje mi się super istotne to, żeby myśleć o tym nie, żeby nagle być, nie wiem, wyswobodzonym z jakichś okowów, opresji zewnętrznej, tylko żeby sobie wybrać to, czemu chce się być podporządkowanym, nie? Dlatego ważne jest to, żeby mieć parę ośrodków, żeby mieć parę punktów odniesienia, nie wiem, możesz być korposzturem, możesz być, nie wiem, imprezowym po prostu, imprezową łajdaczyną, nie? Ale są to różne porządki, w których się operujesz. Dopóki to będzie, dopóki nie wszystko będzie mierzone jedną miarą, dopóki nie będzie jakiegoś takiego, nie wiem, firmowego monoteizmu, to jest jeszcze nadzieja, nie? Po prostu musimy uważać, żeby nie myśleć cały czas jedną kategorią, żeby mieć różne przynależności. To jest moim zdaniem super ważne teraz, kiedy wszyscy się właśnie gdzieś tam próbują odnajdywać albo po jednej, albo po drugiej stronie jakiegoś jednak bądź narzuconego sporu, nie? Tak, no tutaj uniwersytet ma trochę, cieszy mnie czasami, że jest ta autonomia dalej w znaczeniu takim, że badania naukowe albo konferencje, które są organizowane, są no, przyczółkiem takiego świata, nazwijmy go postępowego. Jednocześnie też niestety uniwersytety były przez wiele lat miejscami takimi przetrwalnikowymi dla idei, gdzie jak posłuchasz, tak się, no nie, no to, się, to są... Nie, ale z samego faktu tego, że masz czas, który jest poświęcony tylko temu, żeby się uczyć albo jakoś, nie wiem, żyć razem, tak. Wynika jakiegoś rodzaju wartość dodana, nie? Która jest fajna, że to jest jedyny tak naprawdę czas w naszym życiu, kiedy możemy się oddać albo, nie wiem, poznawaniu idei, sposobów funkcjonowania świata, albo siebie nawzajem, nie? I to życie studenckie jest tego elementem. Tak. Ja będę tego bronił, nie? Jasne. Mimo, że w tym nie uczestniczyłem, ale tak teraz sobie o tym myślę, to jest super ważne. To jest trochę tak, jak myślisz sobie, nie wiem, o pubach w Wielkiej Brytanii, tak. Nie? Że jakby, no okej, no w takie puby, no ludzie się idą upić, nie? Ale nie, to jest, oni Brytyjczycy uważają, że puby są częścią w ogóle ich tożsamości, nie? Że to nie są żarty, nie? Danny Boyle robił im dobrą reklamę podczas otwarcia. Tak, ale że tam nie będzie tylko, wiesz, jakichś po prostu brudnych chłopaków z Edynburga dużo, tylko też, nie wiem, będą profesorzy i wszyscy się tam będą spotykać. Tak, tak. I każdy pub będzie dedykowany jakiejś społeczności. Zdecydowanie. Ona zresztą jest lokalna. To tak, jest tak, że jest praktycznie geograficzna, topograficzna, ponieważ ludzie, którzy najbliższy pub jest twoim pubem. I totalnie. Tak, ludzie tego nie rozumieją, że to też służy takiego spotkaniu się z innym człowiekiem. I ze względu na to, że no powoli, ale tam ta klasowość się troszeczkę rozpuszcza, to między innymi dzięki temu oni się tak jeszcze względnie potrafią ze sobą rozmawiać, bo się widują. No tak, tak, ale to też znów jest kwestia tego, trochę jak z klubami, tak, że to jest jakby jakiś rodzaj autonomii, czy to kulturalnej, czy niekulturalnej. Nawet jak masz miejsce, w którym się możesz nachlać i wiesz, że ono jest w miarę bezpieczne, do tego, żeby nie wiedzieć, co robisz, to już jest jakiś rodzaj twojego przywileju, nie twojego miejsca. O, wiesz, próbowałem to matce wytłumaczyć wiele lat, ale nie rozumiała. Nie, kwestia... no, ale w tym sensie to jest totalnie tutaj, wiesz, zależność między, powiedzmy, walczeniem o jednego rodzaju przyjemności, do, powiedzmy, wolność do spożywania trunków, i na przykład wolność do jakiejś, nie wiem, ekspresji fizycznej, bliskości międzyludzkiej. To też jest ważne w obecnym kontekście, kiedy mówimy o tam społecznościach queerowych i gejowskich i lesbijskich, nie? Które na gruncie chociażby tego, co się dzieje teraz z wirusem, nie? Utraciły zdolność do funkcjonowania jako grupy społeczne. Tak. Oczywiście wiadomo, że jest internet, jakieś tam Grindry i Tindry. Ale to nie chodzi. Łapka, tak, ale jest to tymczasowe rozwiązanie, nie? I to jest,
Zgodzę się, chociaż wiesz, można też postawić taką tezę, że... Czekaj, miałem jeszcze przed chwilą ją, ale wziąłem łykę herbaty i zapomniałem. Więc, że nie będę stawiał żadnej tezy. Ale... Nie, kwestia jest, że... Aha, wynikające z tego pytania wcześniejszego o, wiesz, o... Trochę tam dworowaliśmy delikatnie o poranne spotkania, ale też... są spotkania wokół muzyki elektronicznej, które mają już taki poważniejszy tutaj, nie wiem, aspekt. Te protesty na przykład rave'owe, czy ty uczestniczyłeś w nich, czy uważasz je za jakiś dobry środek do celu, czy to jest jednak jakaś taka zabawa osób uprzywilejowanych? Znaczy jako osoba, która powiedzmy te protesty organizowała, to no, bardziej myślałam o tym w kategoriach jakiejś próby w ogóle do znajomienia towarzystwa z tematem takim czy innym. Wydaje mi się, to jest ważne, żebyśmy nauczyli się postrzegać trochę w jednym rejestrze rzeczy bardzo przyjemne, rzeczy bardzo istotne, nie? I żeby trochę pozbyć się myślenia o tym, że jakby jak łączysz smutny temat z tematem imprezowym, to dokonujesz jakiegoś, nie wiem, hybris tutaj. Bardzo zawsze z tym walczyłem i też zależało mi, żeby na imprezach, które organizowałem, gdzieś tam pojawiały się wątki takie, które trochę ludzi zbijają z pantałyku, to znaczy... ja wiem, że to może brzmieć, nie wiem, dziwnie, nie? Ale to o to chodzi, tak, że jak usłyszysz, nie wiem, na imprezie o biedzie albo o wykluczeniu, albo zobaczysz to wykluczenie, nie? To coś tam się w tobie zmienia, tak? To znaczy, szczególnie jeśli wiesz, przychodzisz z nastawieniem turbo imprezowym i tak, gdzie jest bit, gdzie jest bit, gdzie jest impreza, czemu nikt nie gra niczego do tańczenia? I zamiast tego dostajesz po prostu obuchem po głowie albo widzisz coś, czego naprawdę nie chciałbyś zobaczyć, jeśli jesteś w nastawieniu, nie wiem, impreza Sylwester. To dzieją się fajne rzeczy, nie? To znaczy jest to poniekąd nieodwracalne, także że jeśli naprawdę coś nabroisz na imprezie jako organizator, to ludzie potem będą o tym mówić, tak? Ja po prostu wierzę w to, że jakby też jeszcze jestem częścią chyba tej generacji, która wierzy w to, że imprezy mają taką moc historyzującą, tak? Że ludzie potem po latach będą wspominać to, co się działo w ich młodości. Szczególnie jeśli to było przeżywane grupowo, szczególnie jeśli było przeżywane undergroundowo, tak? Nie za pomocą jakichś tam mediów, to będzie to coś, jakby do czego będą wracali, nie? Tak, tak. A jeżeli jednocześnie jest to zabarwione też jakąś większym przesłaniem niż tylko legendarne z nagrania MP3, naćpać się i najebać. Ale to też jest bardzo ważne, nie? To jest wielka, ogromna bomba imprezowa, to nie muszę ci tłumaczyć, że ja jestem człowiekiem oddanym jej od wielu lat, ale cieszyło mnie, bo też pamiętam sytuację związaną z protestami w Gruzji. To chyba była jedna z pierwszych takich, które pamiętam, że też jednocześnie amplifikowane przez wszystkie media społeczne poszło tak dość szeroko i taka międzynarodówka, można powiedzieć, osób, które w momencie w ramach Solidarności organizowały też te spotkania, choć przyznam, że później musiałem się trochę wygimnastykować, żeby zobaczyć, co się zmieniło od tego czasu. Więc, ale ten zadzior taki mentalny został, że pamiętałem właśnie, a no w sumie... Nie no, to się zmieniło w przypadku moim, kiedy myślę o w ogóle podejmowaniu jakiejkolwiek aktywności takiej publicznie, to, że widzę, że po pierwsze widzę, że ja coś robię, tak? Że dokonuję jakiejś transgresji, czegoś, żeby coś, czego bym normalnie nie robił, a po drugie widzę, że inni ludzie będą ze mną, tak? I widzę, kto jest moim sojusznikiem tak naprawdę, nie? Jasne. Na kogo mogę liczyć. I w przypadku na przykład tej manifestacji gruzińskiej było super to, że ludzie, wiesz, trochę takich kręgów bardziej komercyjnych, tak? Przyszli tam i zorientowałem się, że hej, oni też jakby jak im przedstawić, jak im dać narzędzie do ręki, to oni też są w stanie coś wkręcić i to było super. Jasne. Tu też, żeby nie tworzyć tutaj jakieś tam, wiesz, dychotomii i walki, to jest o tyle ciekawe, że jak powiedzmy, ja tutaj w roli adwokata diabła, elementem dość ważnym z ostatnich lat dla wszelkiej organizacji muzyki elektronicznej jest ten element komercyjny, prawda? Że jednak
że potrzebna jest ta infrastruktura związana z klubami, że to wszystko musisz, wiesz, musi być pan albo pani techniczka od dźwięku, żebyśmy był ktoś na bramce, żeby było ogarniane i tak dalej. I czy ty widzisz jakąś ewolucję tego, czy jeśli chodzi o to, że infrastruktura klubowa w Polsce, w porównaniu na przykład oczywiście, się rozwinęła, czy to już są już czasy takie, że wiesz? Na pewno przemysł się rozwinął, natomiast infrastruktura nie. Nie, właśnie. To znaczy, wracając znów do tej śpiewki o tych pubach, nie? Tak. To powinno trochę tak wyglądać, nie? Że mamy lokalny klub, do którego uderzamy. Że to nie jest centralizowane, że to nie jest tak, że liczymy, że nam po prostu skapnie gdzieś. Tylko, że jakby jest to, mogą być to jakieś po prostu podłe tanzbudy, ale to są nasze tanzbudy, nie? I w tym wymiarze no, jest tutaj dużo naprawdę nauczki do wyciągnięcia z tego, co na przykład nie wiem, społeczności gejowskie w Polsce robiły, tak? Że one naprawdę w pewnym momencie, czy w pewnym momencie, no zawsze jak tak naprawdę gdzieś tam po prostu umiały się bawić do różnego rodzaju muzyki. Bardzo to jest różnej, różnej jakości, ale zarazem jakby to, co im to dawało, czy nam, to, że mogliśmy sobie po prostu obrać dowolne miejsce, tak? Dowolne miejsce mogło być naszym miejscem. I to widać i w dalszym ciągu to się rozgrywa nawet w Warszawie. Z tym, że niestety z uwagi na to, jak bardzo profesjonalizuje się ten przemysł klubowy, adzenglerowy, po tak zwany muzyczny, to nie, w ogóle to ze sobą nie idzie w parze, tak? A powinno, bo jakby są tutaj dużo wspólnych interesów po prostu. No szczególnie teraz, kiedy znów wracając do kwestii covidowej, tak widzę po prostu, że ludzie, którzy ogarniają imprezy, organizują je teraz, nie? Gdzieś tam podziemnie, ale jakby oczywiście to z tego wynika, to też robią te imprezy dla osób bardzo jednak uprzywilejowanych, bo one są droższe i trudno na nie natrafić. A zarazem one, to jest mój ostatni taki konik, tak, że zarazem organizowanie imprez w takich warunkach wyklucza całą grupę ludzi, która jednak chce okazywać troskę innym, tak? Przez to, że po prostu nie chce przekazywać zarazków, nie? Tak, tak. To jest wielki dylemat, powiem, bo też patrzę na to z punktu widzenia oczywiście uczestnika, ale też człowieka, który niestety swoje zarobkowanie opiera w 100% i z jednej strony oczywiście rozumiem też no, zbierające się na horyzoncie chmury związane z tym, że no, finansowo to się nie wygląda, jakby miało poprawiać. Zwłaszcza patrząc na to Eldorado, które było udziałem niektórych w ostatnich latach, tak to nazwijmy, i jakiś taki niezdrowy, tresura jest niesamowita. Odruchem było, że skoro można, to robimy. I to jest niestety tak, że ja też zobaczyłem, okej, są, ale nadal są pewne jakieś tam obostrzenia sanitarne, więc zostawiamy w tym układzie. I tu chyba jest ten clue, że kultura klubowa, czy ogólnie chodzenie do klubów, słuchanie muzyki, no nie istnieje jednak w reżimie sanitarnym. Nie da rady zachować odstępu od drugiego człowieka w ramach tego, bo to nie o to chodzi. Tu właśnie chodzi o dostęp do człowieka. Tak, prawda? Zdecydowanie. I dlatego też uważam, że po prostu musimy sobie wymyślić własne normy. Bo oczywiście no, wiemy, są jakieś reżimy sanitarne, ale wiemy jak to wygląda. Każdy, kto słucha tego, wie, że tych norm, no kurde, one są totalnie pozorowane. No, nie ma co się oszukiwać. Że trudno jest zachować. I ja wiem, że pewnie trochę osób ma to wygwizdane, ale no są ludzie, którzy wciąż wśród nas i was, którzy po prostu no nie chcą mieć nikogo na sumieniu, nie? Tak, ja nie mówię tutaj o tym, że nie chcą, mają paranoję, że się sami zarażają. Pewnie też tacy są, nie? Ale głównie jednak chodzi o osoby, które po prostu nie chcą mieć współudziału, tak? To jest ważne, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, w której te kluby gdzieś tam jednak będą bezpieczne, bo innym zagrożeniem z kolei jest taki
takie dryfowanie, nie? Mhm. Że jakby tworzymy taką wykastrowaną kulturę klubową, mhm. gdzie nie wiem, jak te filmiki, które my po prostu sobie teraz szerujemy, tak, że tam nie wiem, jakieś ludzie tańczący w jakichś odstępach, takie jakieś, nie wiem, albo siedzący w ogóle tak, w klubie, tak. nie? Ale jeszcze jakieś stroje też tam widziałem koncept, żeby to w takich hazmat suitach tak. wyświetlać. To jest masakra, bo to jest właśnie totalnie akceptacja dla ekskluzji tak. na imprezie. Także to nie dość, że pociąga za sobą to, że mniej osób tam będzie. To oprócz tego jakby oczywiście, że wyższe koszta dla tych osób. Które trzeba akomodować tak. w cenie biletu i też prawdopodobnie. No i też oczywiście konsekwencją będzie nierozumienie całej bazy mm-hmm. imprezowej, która jednak gdzieś tam opiera się na założeniu muzyki, która nie jest stąd. Ja tak. przepraszam za taki mocny statement, ale muzyka techno, czy house, czy w ogóle jakakolwiek muzyka imprezowa, jakiej słuchamy, no nie jest stąd. To chyba tak. to jest tylko polo. Ale chyba może nie, na inny dzień teraz. Nie no, to też jest ciekawy temat. Nie, tak. Ja jestem ciekaw na przykład, jak zespoły Disco tak, Polo tak. i teraz Disco Polo sobie radzą w trakcie zwłaszcza, pandemii. Że teraz są ich żniwa, mamy do czynienia z najgorszym latem, jakie można sobie wybrać. Tak, tak, bo to jest największy biznes imprezowy mm-hmm. w Polsce, zdecydowanie. Nie? Tak, i no, sierpień będzie dla nich ważący, bo ludzie często, tak jakby, jeżeli patrzysz przez pryzmat kultury pokazywanej w telewizji, czy też takiej w telewizji, Facebook, to nie rozumiesz, że kultura polska też tak zwykle tam, tak w mniejszych takich ośrodkach to jest sierpień, nie? No bo tam wtedy masz dożynki mm-hmm. albo dni gminy. I jeżeli jesteś człowiekiem, który z tego, no, można się zrzymać, że tam 40 raz pani pani Rodowicz gdzieś się tam pojawi, albo jej doppelganger, ona nie ma swojego sobowtóra. Myślę, że to dopiero by był dobry pomysł finansowy. No i w tym roku nie wiem, jak to będzie wyglądało. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, bo dla wielu ludzi to jest po prostu sposób na przeżycie. Branża eventowa chyba ogólnie mocno zwana jest pierwszą, która wyraziła jakiś tam protest, czy też pewne żądanie. Nie wiem, czy ty się zgadzasz troszeczkę z formą tego protestu, czy uważasz, że on jest nadmierny, nieodpowiedzialny? Przede wszystkim uważam, że zarówno w kontekście klubów, osób obsługujących wydarzenia jest trochę manipulacja, jeśli chodzi o to, ile te osoby twierdzą, mhm. ile osób jest zatrudnionych na umowę o pracę. Tak. I to mi się nie podoba, bo gdzieś tam uważam, że szczerość jest podstawą działania. Z drugiej strony troszkę mi się nie podoba, że no tam nie wiem, półtora tygodnia temu, tydzień temu, no była duża impreza mm-hmm. zamknięta w Warszawie właśnie branży eventowej. No i jakby ja rozumiem jakąś tam dezynwolturę, fajnie, możemy sobie robić jakieś rzeczy, ale no przynajmniej wtedy równocześnie nie róbmy protestów. Nie? Ale przepraszam od razu, że takie kontrrewolucyjne tutaj. Aha, tutaj. Jakobini nasz gilotynie marki Szurcie, zaraz tam zepnął. Tak. Ale generalnie wydaje mi się, że to jest super w kontekście wirusa. To, że no oczywiście wiadomo, że jakoś kupione to będzie ludzkim kosztem, ale jednak, że nadchodzi taka weryfikacja ostra, nie? Tego po pierwsze, komu rzeczywiście chce się mm-hmm. zagryźć zęby i coś pocisnąć, a kto tutaj tylko przelatywał obok jak ta kometa, nie? Mm-hmm. To jest dla mnie istotne, bo w kontekście eventów tak zwanych mm-hmm. No nie wiem, zawsze mi się wydawało to za bardzo gdzieś tam uprzemysłowione, mm-hmm. a to jest taka branża, która cechuje się tym, że ma dużą swobodę, nie? Tak. Wielką niezależność. Są ludzie, którzy być może jedna z niewielu branż, która operowała na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o, nie wiem, przygotowanie, technikę, a jednocześnie nie była korporacją. Tak, nie? Tak, to byli wszystko jakby niezależni. Pasjonaci, tam, naprawdę trzeba to powiedzieć. Tak, ale pasjonaci, którzy gdzieś tam, no nie wiem, mają jakiś tam klucz działania mhm. i w tym jakby duży szacun dla nich i że ta polska odsłona tej branży no, gdzieś tam była na światowym poziomie, ale z drugiej strony no, gdzieś tam no, miejscami pewnie ktoś mnie za to skrzyczy mhm. i dobrze, no, było to gdzieś tam prywaciarskie, nie? Jest tam unoszący się klimat takiego właśnie ciekawego styku
osób, które... No bo jest ten obiegowy oczywiście wspaniały opinia, że to jest najbardziej... Ludzie, którzy zajmują się audiotechniką, tak nazwijmy, to są najbardziej wkurwieni ludzie na ziemi. I ogólnie zwykle rozmowa z nimi jest dosyć się... Ale ja rozumiem, jak wiele rzeczy się może zepsuć, dlatego to jest dla takich... ludzi, którzy wiesz, że ja ich określam czasem, że to są typy albo typiary, co mają wiesz 15 różnych CB radiów, CB radiów na chacie i sprawdzają, okej, na tej częstotliwości jest to i tak dalej, to trzeba być już maniakiem tam. A potem oczywiście to się przekuło w rzeczywiście w duże takie no tak, firmy, tak to trzeba nazwać, tam jest etos takiego przedsiębiorcy też często, prawda? I, no ale to chyba też wynika z tego, że w pewnym momencie no, ta kultura festiwalowa w Polsce też tak wyprysnęła i właściwie co miasto, co były takie momenty, gdzie pamiętam, też to było uległo weryfikacji, ale też takiemu pogłębieniu. Czekaj, ale wyprysnęła? Nie wyprysnęła. No to góry to jest. Nie wyprysnęła, nie to było jakby, to też jest dla mnie problematyczne, tak? Skąd inąd, no bo to jest jakby branża, która była wspierana przez lata przez samorządy, trochę na fali dotacji z Unii Europejskiej, Unii Europejskiej. Tak. Co jest dla mnie, trochę jest urocze. Nie pamiętasz tą fazę na te wioski w Polsce? Nie, że program operacyjny Kapitał Ludzki robił, nie wiem, że Żory, Miasto Ognia, tak? Gdzieś tam, nie wiem, wioska Ziemniaka, wioska Hobbitów. Miasto tak. Ogrodów. Tak. Miasto, a z drugiej strony wielki projekt Miasto Ogrodów, Miasto Katowice. I że jakby w ramach tych priorytetów gdzieś tam te festiwale były dofinansowywane, rosły sobie i paru z nich udało się gdzieś tam przebić i stanąć, powiedzmy w cudzysłowie, na własnych nogach, czy na innych nogach, nie? Bo nigdy to niezależne nie było nie, za ale... bardzo. I to, co w tym mnie jakoś tam martwi, że ludzie są bardzo tym żyją, także że przez to jakiś tryb pracy w Polsce dużo ludzi jakby ostrzy sobie zęby na te letnie festiwale i trochę przez to zapomina o tym, że to życie, w ogóle nie chcę widzieć tego, że to życie klubowe różnej jakości, bardzo różnej jakości, jasne, jakości, nie wiem, klubów komercyjnych, Disco Polo też, ono jest na co dzień, nie? Tak. I jakby je też można kształtować, nie? I im też warto żyć, bo tam są po prostu inni ludzie niż zdecydowanie, ale to też jest chyba ten zwyczaj, że po prostu wdrukowane jakieś stosunki pracy, że czekamy na wakacje, prawda? I to coś, co jest od najwyższych eszelonów, to może nie, bo tam ludzie mają wakacje całoroczne, wiadomo, Seszele nie odpoczywają, tam można pojechać kiedy się chce. Słuchajcie, byłem w Tajlandii, ale moja ulubiona forma, zagajki. Wiecie co, w Tajlandii, nie wiem, nie czytam gazet tajskich na co dzień. Ale gdzieś to jest, idzie do samego dołu. Pamiętam, jak Witkowski zresztą przepięknie to opisał chyba w Lubiewie, że właśnie Międzyzdroje i Wybrzeże Polskie jest takim po prostu emanacją tego, że ludzie zapieprzają po prostu przez cały rok i te dwa tygodnie, jak mają wyjęte, to tam się musi cały ten rok skomasować do tego, no i efekty potem widzimy nad polskim wybrzeżem, gdzie no tam clubbing, to nie wiem, czy kiedykolwiek chodziłeś w sezonie na przykład po tych mniejszych miejscowościach nadmorskich, większych miejscowościach nadmorskich, ale on jest dość intensywny. No ja wiesz, za bardzo nie jeździłem. Nie, to gdzie? Wiesz co, aż byłem, odwiedzałem znajomego w Koszalinie i razem wybraliśmy się na krótką przejażdżkę do, to można powiedzieć nawet, tutaj się zdradzę, to było tak względnie jeszcze w czasach, kiedy rzeczywiście te obostrzenia były luzowane i do Mielna, legendarnego miejsca na mapie imprezowej Polski, które jest trochę tak, żyje własną legendą, przyznam, przekazywaną już tam, wiesz, już można powiedzieć kolejnemu pokoleniu. Poza sezonem, a dwa w czasach, kiedy jeszcze nie można było tego, to wrażenie niesamowite, bo tam jest dużo klubów po prostu, jest bardzo dużo klubów. Miejscowość ma infrastrukturę dosyć średnią, tam się chodzi, wiesz, po popękanych płytach betonowych, ale klub na klubie po prostu i na zewnątrz zdjęcia, wiesz, wesołych imprewozowiczów, są kolejki. Mój ulubiony to oczywiście lokal, w którym zaraz obok był monopolowy. To już tak wszyscy wiemy, co się tam będzie działo, ale najbardziej się obawiam, no nie obawiam się, ale myślę, że te miejsca będą miały problem z wróceniem do starego, na stare tory, bo one działają pewnie na zasadzie takiego przypuszczenia tam tysięcy ludzi. To są prawdziwe klubowe masówki.
my mówimy przede wszystkim tutaj jednak rzeczywiście takim wycinku tego życia nocnego, prawda? Bo dość często to też się te pojawia, pamiętam jak rozmawiam czasem z Pawłem Klimczakiem, to że jednak mimo wszystko mówimy, jaramy się, ekscytujemy się, ale to jest jednak taki wycinek tego świata. Czy myślisz jednak, że jest szansa, żeby coś z tego, z tej klubowego niezalu, tak to nazwijmy, przeszło na też na taki klub właśnie w Mielnie? Czy to raczej są światy osobne? Znaczy, na pewno tutaj dużą rolę odgrywa twórczość, mm-hmm. nie? To znaczy dlatego trochę my sobie w ogóle rościmy prawo do mówienia o, powiedzmy, naszych rzeczach jako jakimś takim pełnym dyskursie, pełnej kulturze, dlatego że mamy nagrania, tak? Jakieś, na nośnikach czy nie, ale jednak one powstają i my nimi obracamy. I nawet jakby ciebie zabrakło i mnie zabrakło, to te nagrania sobie będą i będą sobie gdzieś tam fruwać. Oczywiście wiadomo, że są różne mikrosceny w Polsce związane z różnym, nie wiem, z muzyką trans chociażby, które też mają własne etosy i też mają własne nagrania. Z tym, przede wszystkim własne wystroje też klubów. Tak, bardzo... własne wystroje, to bardzo ważne też, nie? Że jakby gdzieś tam, wiadomo, tam psychodelia i to ona robi. Bardzo mi się podoba, zwłaszcza ze swojego czasu, wiesz, we wszystkich takich emanacjach tej kultury, powiedzmy, jeżeli trzeba było pokazać scenę w klubie, w jakimś mainstreamowym, nie wiem dlaczego akurat się na to załapali, to właśnie były takie transowe, kwasowe klimaty pokazane. Tak, bo to są, okay. To są im chyba ludzie, którym nie zależy, czy są widziani, czy nie, coś zajebiste. Tak. No w ogóle to jest temat, który totalnie trzeba gdzieś tam badać, jeśli się jest z naszych okolic. Bo tam jest dużo do odkrywania. Nie? Po pierwsze jakaś tam swoboda, po drugie to, że jednak tam jest dużo różnej muzyki, także jest scena taka, scena śmaka, scena owaka, scena chill out, na której zawsze są ciekawe rzeczy. Ciekawe rozmowy też. Imprezy bez alkoholu, nie? Zgadza się. Super sprawa, odważna i w ogóle ten. I poprawia też jakość. Tak. Samoorganizacja, nie? Infrastruktura tego festiwalu danego, budują wszystko sami od zera, też łączy trochę te transowe imprezy z kolei z niemieckimi inicjatywami, które też wjeżdżały do Polski bardzo mocno, tak, w postaci, nie wiem, tam Garbage Festival, czy w postaci Nagle nad Morzem, które no po prostu były wielkimi jakby lewackimi instytucjami, nie? Że to były lewackie biznesy, które nagle zaczęły się przynosić do Polski, tak. Nie? I po prostu stawać te imprezy na dziesiątki tysięcy osób. Jak zobaczyłem, że we wszystkich nieprzespanych nocach tam oni wychodzą chyba na tę plażę, mówią, made it, że zrobili, udało się w końcu. Ale faktycznie to były też graniczne, ale tego się trochę obawiam teraz, powiem, sorry, że tak przerwałem, ale tego, że właśnie zamknięte granice i ludzie nie przyjeżdżają, to jest jednak... Jeśli chodzi o imprezy, czy... Aha, nie, znaczy ten taki ruch, wiesz, tak jak na przykład swego czasu pamiętam, że czeski Cieszyn, jeszcze w czasach jak Nowe Horyzonty organizował. No tak. To był coś pięknego, że właśnie na Nowych Horyzontach w Cieszynie polskim właściwie sporą częścią publiczności byli Czesi. I to była też taka okazja, mówimy o latach naprawdę odległych, że do spotkania się z ludźmi, którzy mówią innym językiem, nie przesadnie mocno innym, ale przynajmniej inną kulturę. Tak, to był ten duży potencjał i wiesz, też nie wiem, ludzie, nie wiem, Berlińczycy czy w ogóle Niemcy też bardzo mocno wierzyli w Warszawę, tak. I w ogóle w Polskę, że tutaj będzie się działo, tak, trochę na wyrost te oczekiwania były, ale gdzieś tam to było i ja, nie wiem, starałam się tego nie prostować oczywiście, bo też to bardzo, bardzo chciałam to widzieć, nie? Żyłka biznesmena, tak. Nie, przyjeżdżajcie. Jest super. Nie? Nowy, są. Nowy Berlin, David Bowie, Molest Evenement. Tak było. Foucault, jak się nazywa Foucault? Był też? Nie, nigdy nie musiałem na głos powiedzieć jego nazwiska. A, Foucault był, no tutaj wspaniałe są historie, przecież imprezowe skądinąd o tym, jak znanego filozofa Michela Foucault śledziła bezpieka w Warszawie. Polecamy wziąć Tadeusza Pióro. I w ogóle cała ta historia o francuskich filozofach we wschodniej Europie to jest w ogóle temat na osobny podcast. Zdecydowanie. Jacques Derrida, którego aresztują za jaranie zioła na grobie Franca Kawki i przyjeżdża Foucault, który nie gadał z nim od 15 lat, bo się nienawidzili. Aha. I go wyciąga z więzienia czechosłowackiego.
obozy, nie wiem, filozoficzne w Czechosłowacji, które są po prostu owocem wielkich po prostu uniwersyteckich romansów, o których potem, nie wiem, pisze Tom Stoppard, piękny dramat. No, działo się tutaj trochę dużo, też imprezowo. Ale no oczywiście tutaj mamy inną sytuację, bo tam bezpieka nie zamyka, co prawda, ale też można mieć klasyczny przypał. I... No, bo te przypały były już wcześniej, nie? Tak. To znaczy w przypadku na przykład tego Garbicza, nie? Mhm. Ja trochę, całkiem sporo jeździłem między Niemcami a Polską i jak tylko był Garbicz, to po prostu było... Naprawdę, ostatnio było, takie kontrole graniczne były, wszyscy byli po prostu trzepani przez policję na jedną i drugą stronę, bo wiadomo, tam używki, no i też jest to taki festiwal, że po prostu tam on trochę kosztuje i w tej cenie nie masz jedzenie i imprezę na zajebistych nagłośnieniach 7 czy coś, super wystrój, więc ludzie tam jadą jak na biwak, nie? Jak na acidowy biwak, czy tak. Ketaminowy biwak. Więc z jakiegoś powodu. Czemu ma pan znaczek pocięty na części? No bo muszę wiele osób napisać. No. Po prostu mało. Ja wysyłam takie małe pocztówki, wie. Ale to jest, tak, no tutaj oczywiście tylko jeszcze jeden taki unik robiąc to, cieszy mnie czasem, że właśnie no, za rzeczą taką dosyć, nazwijmy to, to nie jest jakieś tam najwyższej potrzeby, ale żeby gdzieś tam pojechać, poimprezować, to też nie tylko Polacy, którzy jeżdżą za granicę, orientują się, ale też ludzie, którzy przyjeżdżają do Polski z zagranicy też. Można powiedzieć, że czegoś się uczą, bo chyba nie dokończyliśmy jednego wątku, ale tak na szybko bym prosił, jeżeli byś miał powiedzieć coś, co charakteryzuje i co tak właśnie w ramach tych przejazdów między Berlinem a Warszawą, co coś mocno odróżnia w Polsce jednak imprezowanie, bo pamiętam, wzruszający z perspektywy to oczywiście i zamiatając pod dywan też jakieś tam szkody, które wywoływali imprezowicze z Anglii, tak to nazwijmy, przyjeżdżający do Krakowa. Bardzo wzruszający przewodnik w języku angielskim, jak się poruszać po Krakowie i właśnie podstawowe zwroty, tam ha ha ha, piwko, coś tam, no. Ale elementy takie jak na przykład, co to jest izba wytrzeźwień i tłumaczenie tego było... Było dosyć, no znaczy dla mnie to było śmieszne, a dla nich to musiało być dość ciekawym spotkaniem właśnie z takim dzikim wschodem, prawda? No to jest niezły bucior na po prostu tak, to państwowy bucior tej wytrzeźwień, naprawdę. I cię przypną pasami, co? No, tak, tak, przypną cię pasami gdzieś, jak będziesz fika. To musiało być... No ale z drugiej strony, kto by, wiesz, stawał w obronie pijaków, sami są sobie winni itd., nie? To też jest jakby dowód troszkę na słabość naszej... A czy jest jakaś zaleta, myślisz, czy ale jest... to mówisz o polskim życiu klubowym, tak? Tak, w porównaniu po prostu, takim bardzo szybkim i pobieżnym. Nie no, zaletą jest oczywiście to, że jesteśmy relatywnie młodą demokracją, więc wszystkie nasze spory i wszystkie nasze problemy... Nieprzespane nocy. Wszystkie nasze nieprzespane noce, tak, ale też takie związane z wyborami obecnymi i tak dalej, no są rozwiązywalne, bardziej tak. Niż nam się wydaje, tak? Jak sobie popatrzymy na historię imprez, niekoniecznie techno, nie? Jak sobie popatrzymy na historię w ogóle życia nocnego, tak. Czy to w postaci, nie wiem, kibicowskiej sceny Northern Soul, czy w postaci, nie wiem, haciendy, jakiegoś robotniczego imprezowania, czy w postaci drugiego lata miłości w Londynie i w Niderlandach, to widzimy, że tam ludzie, którzy doświadczyli mocno jakiegoś po prostu tąpnięcia politycznego, jakiejś niesprawiedliwości, czy coś, już nie mówię oczywiście o czarnych Amerykanach, którzy jasne. Jakby to zupełnie odrębny wątek, no po prostu byli w stanie za pomocą muzyki, za pomocą używek przewalczyć jakiś rodzaj sporu, który był na górze, nie? Albo wśród starszych pokoleń. Jasne. I jakby stworzyć własne zasady. Więc ja bardzo mocno wciąż wierzę w to, że jest wola, żeby gdzieś tam ten świat kształtować bardziej niż to jest deklarowane, tak? Że jakby rola przyjemności, rola przyjaźni, miłości i tak dalej w kontekście nie wiem, jakichś przemian politycznych jest bardzo, bardzo istotna, nie? To znaczy bardziej niż tam się wydaje, mamy po prostu, ja wiem, to brzmi jakoś hipisowsko totalnie, ale... No ale z tego to też...
wynika poniekąd, bo też chciałbym zwrócić uwagę, że wiesz, korzysta się z takich środków, jak się zna. Tak, tak. Chodzi mi o to, że na przykład to, co robimy teraz, tak. To jest trochę przeciwskuteczne, nie? To jest jakby my tak naprawdę robiąc, nie wiem, prowadząc teraz jakąś taką pseudointeligencką, o sobie mówię, rozmowę, nie? Gdzieś tam odbieramy, czy zamazujemy to, o co chodzi, nie? To znaczy... chodzi o to, żeby nie wiedzieć, tak? Tak. Żeby to było, po prostu wbijasz i w sumie to nasiąkasz, nie? Tak. Jakby przez taką indukcję. I to też zawsze ceniłem. O to, o czym wspomniałeś, nie? Że dla Anglików to była też okazja do wiesz, społeczeństwa, które jest no, srogo. Bardzo podzielone w takich miejscach. No na maksa, nie? Ale wiesz, co zakończyło chuliganizm w Wielkiej Brytanii? Tak. Ekstazy zakończyło, tak, nie? Tak, no bo... nie dało się nienawidzić nikogo, tak? Po prostu wchodzisz na imprezę, po prostu wszyscy są piękni, wszyscy są zajebiści. Jak pójdziesz tego stanie, dnia nie. I tak jakby już nie ma powrotu, nie? Znam naprawdę jednostki, które po zażyciu MDMA dalej mają myśli, wiesz, mordercze do wobec drugiego człowieka i ci ludzie potrzebują większej pomocy niż tylko przewietrzenie się. Nie, żebym był jakimś wielkim apologetą tego, ale no rzeczywiście jakby masowe oddziaływanie sound systemu i jakiejś tam psychodeli jest bardzo po prostu antyestablishmentowe. Nie? Tak, oczywiście wiadomo, że to naznaczone mafią i tego typu historiami, ale no, trzeba sobie jakoś, żeby tego uniknąć, jakoś samemu wyścielić, nie? Zdecydowanie. Tą sytuację. Tak. Jest ten element właśnie, który zawsze mnie sprawia, every time I wanna get out, I'm pulled back in. Czyli po prostu gdzieś tego idealizmu mimo wszystko, który za tym stoi, że są tam, wiadomo, no to są pieniądze, są te narkotyki, są ludzie, którzy rzeczywiście jakieś krzywe akcje uskuteczniają, ale gdzieś jest tam na samym końcu osoba, która wiesz, robi i krzyczy, że we still believe, nie? No tak, ale to jest jakby, też łatwo jest to zbyć jako idealizm, tak. Ale tak naprawdę chodzi o prosty, wiesz, ludzki magnetyzm, tak? Że ludzie się lubią, generalnie. Tak. Że wieczorami, tak, jakoś się ciągnie do drugiego człowieka. Tak, i dlatego też właśnie ten COVID, gdy w sumie no, wbił niemalże miecz w łoże między dobrą zabawą a ludźmi i w tym momencie mamy udawać purytanów, którzy się nie znają, to trochę też tak przeorał mi duszę, przyznam, że byłem tym zaskoczony, jak bardzo... I czy, właśnie to też o to chciałem cię spytać, czy aż cię... Bo elementem wspólnym doświadczeń takich covidowych jest, że ludzie sami się orientują, nawet ci, którzy się uznają za introwertyków, uważają się za takich odludków, że jednak ten kontakt społeczny jest niezbędny. Że on, czy to zauważyłeś u siebie jakiś taki cabin fever, że już miałeś troszkę dość... siedzenia w czterech ścianach i byś po prostu z kimś porozmawiał twarzą w twarz. Na maksa. Znaczy z jednej strony to o czym mówisz, a z drugiej strony no jednak doszedłem do takiego wniosku, że no przepraszam, takie tutaj jakby osobistą jakby gdzieś tam refleksję, ale no uważam, że po prostu większość naszych relacji, w ogóle towarzyskich, przyjaźni, jakby jakichś tam koleżeństw trzeba przedefiniować, tak? Że jakby ten nowy sposób funkcjonowania, w którym gdzieś tam będziemy tkwić, mimo tego, że wychodzimy i że olewamy te maski i tak dalej, to gdzieś tam z tyłu głowy wszyscy wydaje mi się mają to, że pewne rzeczy już nieodwracalnie zmieniły. W związku z tym trzeba trochę zastanowić się, jak przeformułować relacje z naszymi bliskimi i nie tylko na zasadzie tego, że nagle po prostu będziemy do nich lgnąć i będziemy sprawdzać to u nich, bo na to czasu nie ma, ale no, że trzeba po prostu bardziej świadomie sobie postawić jakieś tam pytanie o to, jakby co z tej danej relacji dla mnie wynika i to samo dotyczy relacji z kulturą w cudzysłowie, nie dla mnie, bardziej z bitami, nie? I z płytami, jakby co z tego dla mnie wynika, nie? Jakby fajnie było bardzo rzeczywiście, tak jak mówisz, gdzieś tam zanurzyć się w tym idealizmie, ale no, przychodzi taki moment, że trzeba się też zastanowić nad tym, co dla mnie w tym jest istotne, nie? Że jakby można wierzyć w to, że o, gdzieś tam kiedyś tam komuś się to spodoba, ktoś się wczuje, na 50 osób spośród 49 będzie raczej zdegustowanych, ale no, przychodzi taki moment, że rzeczywiście musisz jakby sobie bardziej zakreślić to, co w
co w tym tak naprawdę ciebie jara, nie? Mhm. I gdzieś tam też muzycznie, co jest istotne, tak? Że jakby, nie wiem, gdzieś tam, może nie głębokie słuchanie, ale ekwiwalent, nie wiem, czy masz takie doświadczenie w życiu jako DJ, jako osoba, która gdzieś tam interesuje się w ogóle klubowym życiem, też w wymiarze gdzieś tam stand-upowym. Taki moment takiego przejścia, tak? Dla mnie to jest takie przejście, jeśli chodzi na przykład o bas, tak? Że po raz pierwszy, jak się słyszy klubowy bas, tak, dobrze zrobiony, nie? Dobrze wykręcony, to masz takie, okej, okay, dobra, teraz zrozumiałem, o co chodzi, nie? Tak, tak. Że jakby dlaczego ludzie w ogóle chodzą na imprezy, nie? No tak. I że jakieś takie, taka przerzutka, nie? No świadomość. Że jakby, wiesz, możesz robić, nie wiem, pogadankę dla grupy znajomych, i jakby świetnie się bawicie, krakersy, piwko i tak dalej, ale przychodzisz i mówisz do grupy nieznajomych, tak? Tak, tak? I nagle to nie jest tylko tak, że ci zajebiście wychodzi, nie? Ale po prostu orientujesz się, że zasady są trochę inne, nie? I że jakby co innego działa i że potrafi też coś zajebiście siąść i potrafi coś zajebiście nie siąść, tak? Ale że jakby to są... Znaczy to chyba się wiąże z tym, że na jakimś etapie zaczynasz... Na sam początek zawsze jest fascynacja odbiorem, że w ogóle jest. Tak. I że ktokolwiek poświęca uwagę, czas, czasami pieniądze na coś, co tobie zdawało się do tej pory na taką frywolną zabawę. Tak. A potem im dłużej się staje tak jakby praktykiem tego, to też się pojawia świadomość. I świadomość tego, że ta forma trochę zaczyna się destylować z tego już samego, bym powiedział, aktu, prawda? I, no. I potem już zaczynasz wielbić tą formę, a potem powoli tak z czasem, przynajmniej u mnie, takie jest rozczarowanie formą prowadzi do tego, że zaczynasz z nią walczyć. Potem oczywiście już jakoś żenisz te dwie postawy, tak żeby w sumie nie zwariować, ale... Ja bardziej wierzę, że rzeczywiście to trochę to było pokrętne pytanie do ciebie, ale po prostu wierzę w to, że to ma taką skokową bardziej formę, że są wydarzenia, które cię definiują. A, tak. Jako tak. performera, powiedzmy. Zdecydowanie, albo tak. Jako po prostu przekaźnik muzyki czy żartów, nie? Tak, tak. No to te pytanie w takim wypadku wynikające z pytania, kiedy było coś dla ciebie? Czy pamiętasz takie swoje formujące jakieś doświadczenie? No jasne, sobie, tak? Jasne. Kiedy ten masował żebra, jak to mawiają bas i zawsze... Tak, znaczy bas jest tutaj po prostu dobrym gdzieś tam wyznacznikiem tego, że w ogóle pewne rzeczy się w życiu mogą zmienić na podstawie prostych fizycznych doświadczeń, tak, nie? To jest drganie powietrza, to ludzie często nie rozumieją, że to jest fizycznie odczuwalne drganie powietrza. Z jednej strony oczywiście jakaś tam przyjemność zbywania w dużych klubach zachodnich, którą udało mi się gdzieś tam doświadczyć, za którą gdzieś tam jeździłem i wydawałem ostatnie grosze, żeby tylko móc pojechać polskim busem ileś tam lat temu do Berlina. Gdzieś tam było dla mnie formujące i istotne, a z drugiej strony no jednak takie doświadczenie spotkania się z nieznajomym również w Polsce, doświadczenie zmiany czy jakiegoś w ogóle osądu sytuacji, tak, że kogoś ta muzyka głęboko rzeczywiście zmienia. To w Polsce gdzieś tam w małej skali się rozgrywa, ale jest coś takiego, że rzeczywiście są ludzie, z którymi byś nigdy w życiu nie pogadał. Jasne. A przyjść na imprezę i nagle jesteście po prostu najlepszymi kumplami. Tak, jakby... tak. To jest zawsze zaskoczenie i żeby nie bać się też zaskoczeń. Tak, ale rozumiesz, że są ludzie, którzy są radykalnie inni od ciebie, nie? Tak. Że jakby może też mieć zupełnie inne poglądy, ale są takie momenty, kiedy po prostu to działa, nie? Jakiś rodzaj właśnie magnetyzmu, emocjonalności, która jest inna niż, nie wiem, Weltanschauung, który gdzieś tam jest narzucony z góry przez w ogóle tryby myślenia jakiegoś politycznego w taki bardzo powierzchowny sposób, a ta polityka jest gdzieś tam inna, nie? Jest w nas i to taki potrzeba zmiany świata nie dotyczy, nie wiem, zapobiegania, nie wiem, globalnemu ociepleniu i redukcji plastiku w oceanach, tylko potrzeby zmiany tego jednego człowieka, tak? Tak, albo tak. Żebyśmy się my zmienili. I, Zdecydowanie zawsze warto mieć gdzieś to z tyłu głowy, że to też coś, co ludzie często nie rozumieją, że tam, wiesz, no, robimy to dla kogoś. Ale wiesz, bardziej pytam... Nie dla kogokolwiek. Tak, nie dla wszystkich, bo to jest niemożliwe. To już metaforą, którą używałem wielokrotnie, to myślę, że wielu osobom to pokrzywiło trochę pojęcie empatii, był film Amelia, to jak oni patrzyli, że ona podobało mi się to z drugiej strony, ale niektórzy to są
jedna z bohaterek, która jest bardzo niezrozumiana, jak Rorschach z, z Watchmenów, że, no. że tam trzeba się po prostu, ona fantazjowała zawsze o tym, że umiera właśnie jak matka Teresa i wszyscy za nią płaczą. I to nie chodzi o, żeby umrzeć za jakąś ideę i nic nie zmienić, tylko żeby żyć i coś zmieniać. A ona tam wiadomo, że tam, no tak, ale to też jest mroczny film, Amelia. Bardzo jest w ogóle, jak tak... Znaczy, to jest Jean-Pierre Jeunet, ten sam, który zrobił tam Miasto Zaginionych Dzieci. I najlepszego obcego, dokładnie. Ludzie tą dziurkę, jak wysysa tego biednego stwora, nie? Który był najgorszym po prostu istotą, a potem w tej agonii orientujemy się, że ta jego mordka to jest taka słodka, nie? Ale co swoją drogą, bardzo ciekawe taki sprzężenie zwrotne, bo to była scena, która sprawiła, że Sigourney Weaver zgodziła się na uczestnictwo w tym filmie. Właśnie powiedziała, czy jest opcja. Jedyna szansa to, jeżeli będę miała intymną scenę z obcym i powiedzieli, oczywiście, że tak. Co oznacza też, że czasem trzeba sięgać po marzenia swoje. Tak, tak, tak. Nie no, w ogóle to, Amelia to jest taki film trochę taki właśnie, co będzie po techno, nie? Tak. Bo gdzieś tam inne realizacje właśnie tego Jeuneta, gdzieś tam były bardzo mocno, nie wiem, troszkę takie post-apo, trochę cyberpunkowe. Brudne takie, bardzo, tak. Brudne, nie mechaniczne, ale właśnie Amelia jest takim totalnie reakcyjnym. Niesamowite, dziwnym, tak. No, zwłaszcza, że to rzeczywistość jak z dorosłych postaci Mikołajka, tacy wszyscy, wiesz, elegancko poubierani, chodzą w tych swoich uroczych ubrankach, mają tam małe kafejki. I się jest tak, jest, jaki to jest konstrukt w ogóle, dosyć taki. No to jest ironiczny film dla Amelia, nie? On tak jednak był w zamyśle tak zrobiony. Trochę jak po prostu Bobby McFerrin, nie? Albo po prostu Monty Python, da, Always Look on the Bright Side, nie? Tak. Jakby nikt nie łapie tego, że to nie o to chodzi, no nie, to jest piosenka o tym, że wszystko jest chujowo właśnie. Tak, że ten, wiesz, brave face to ci nie pomoże z rzeczywistością w spotkaniu. Ale... No tak, ale też to drugie dno jest turbo istotne też w muzyce klubowej, nie? I w ogóle w takim funkcjonowaniu też z kulturą, także na co dzień musimy po prostu trzymać ten smiley face, jak tylko się pojawi jakikolwiek, nie wiem, promyczek światła albo jakikolwiek po prostu, nie wiem, jakiś taki mikrokomplement ze strony kogokolwiek, to musimy po prostu się płaszczyć i dziękować, nie? Ten clubbing cały jest przewrotny, nie? Jest tam dużo rzeczy, które są pod spodem, takie niekoniecznie wesołe, które nie, są tym powinno fajne. Powinienem tam przebijać trochę smutek mimo wszystko i to też jest, wiesz, ale zanim jeszcze pójdziemy do przodu trochę, bo to jest jakby przyszłość tego, a ja cię chciałem po prostu spytać, wiesz, sam wspomniałeś, że pochodzisz z rejonu Polski, no nie przesadnie uklubowionego, prawda? No. Czy to było związane z tym, że ty przyjechałeś tutaj na studia, czy nie, wcześniej? Przyjechałem, mama, męża znalazła w Warszawie i zaczęło się wystawne życie. No panie, no to tutaj za to wypiję, wiadomo, klasyka. Na pochybę wszystkim, ale w... Ale ogólnie też jestem z Huty, tak? Moja rodzina jest z Podhala, ja jestem z Huty, ja jestem z Krakowa. Tak. A, to już w ogóle jest można melanż taki różnych etosów jednocześnie, nie? Bo mamy to, Huta oczywiście jest takim, w ramach Krakowa jest takim osobnym miejscem, dość takim zadziornym, hardym bym powiedział, nie? Tak, tak, tak. Gdzieś tam... Zwłaszcza jeszcze jak się to buduje w opozycji do takiego Krakowa inteligenckiego, takiego, wiesz, trochę wyszukanego, nie? No to tak. Huta jest... Ja jestem zdecydowanie dzieckiem ustrojowym, to znaczy dokładnie gdzieś tam ustroju trawiennego. Rodzina robotnicza gdzieś tam, a ja już z kolei jestem jakby gdzieś tam wolny, że nieświadomy w takim głębszym sensie tego, co było wtedy, jakieś, nie wiem, strajków, które wtedy się odgrywały, w których, nie wiem, uczestniczyła moja rodzina i ja z kolei już jestem taki, że modern life, modern Poland, Unia Europejska, Unia Wolności, nie taki mat. Oczywiście jakby długo, dużo trochę mi zajęło, żeby dojść do tego, że to jest jednak gdzieś tam problematyczne, ale polecam w ogóle rozpatrywanie przemian ustrojowych w Polsce w kontekście jednak tego trochę krytycznym, nie? Zdecydowanie, no. Ty nie możesz mi tutaj mówić, bo ja też pamiętam, kiedy akces do Unii Europejskiej, to był taki, wbrew pozorom, to były takie wydarzenie dość ważne dla ludzi młodych i też takie trochę dzielące
na poziomie takim jednostkowym często, nie? Bo tam to no, referendum... może tak, ale jakby trudno mi sobie wyobrazić kogokolwiek, kto szczerze w tym czasie mógłby, czy może nie w tym czasie, tak parę lat po wejściu do Unii Europejskiej mógłby z ręką na sercu powiedzieć, że to przyniosło jakikolwiek negatywny efekt. Nie, faktycznie, to było... Dlatego też ten wynik tego referendum do dzisiaj jest pokazywany jak takie, wiesz, że właściwie to było klepnięcie sprawy, to myśmy mieli już ustawione, ale... to jest niesamowite, nie? Żeby myślisz sobie o takiej po prostu totalnie skorumpowanej partii jak SLD, że jednak myślisz o tym wejściu do Unii Europejskiej, masz takie, no okej, jedna rzecz im się udała. No, to i motto, to i motto. Faktycznie, ale resentyment, który stał za tymi postawami, które mówiły na nie i tak dalej, był prawdziwy. To nie jest też tak, że ci ludzie, wiesz, spadli z kosmosu i to były stonki ziemniaczane rozrzucane z samolotów. To byli ludzie, którzy żyli koło nas i gdzieś on potem sobie, wiesz, ta rzeka gdzieś spłynęła trochę, można powiedzieć, pod taką ładną, zalukrowaną z kostki Bauma rzeczywistość i w pewnym momencie nagle, nie wiadomo kiedy, Marcin Król tylko wie kiedy, nagle to wybuchło. Oczywiście to też jest bardzo taka... Kudos to Andrzej Leper. He did nothing wrong. Nie, ale co, o co, ile się pomylił? Ja uważam, że to jest, wiesz, to jest zajebiste, to jest jedyna nowa siła polityczna postsolidarnościowa w Polsce. Tak. Nie postsolidarnościowa, jedyna po prostu nowa siła polityczna, może do czasu, nie wiem, jakieś mikro, mini, nowej lewicy w Polsce, nie? To było niesamowite, nie? Że jakby ludzie racja. Po prostu znikąd, nie? Mogą sobie... Ale tamten ruch był bardzo taki, tylko że no jak przy wszystkich takich sytuacjach, to też się tam przylepiły osoby, które pewnie nie powinny się pojawiać, ale to tylko, żeby zaznaczyć, ja pamiętam śmiech, wiesz, w Sejmie, jak pan Leper opowiadał o że talibowie lądowali w Klewkach i co on pierdoli, to zależy z tego. Pomylił tylko lotniska. No. Co? Ktoś mu... Ale tak było, to no. Się zdarzyło. I oczywiście po czasach, wiesz, potem z perspektywy tak się dzieje, no faktycznie, oni torturowali ludzi 25 km dalej. No i tym Balcerowiczem też trafił, nie? No tak, tak. To jest główna oś sporu w Polsce obecnie i on ją wymyślił, nie? Zresztą zwrócił na nią uwagę. Dla wszystkich, którzy. Ja też nie siedzę na Twitterze, ale feed Leszka Balcerowicza na Twitterze polecam. Jest bardzo fajny. To jest po prostu. Bo to widać, że prowadzony też przez pana profesora i wow, tam jest. Wyraźnie ktoś nie siedzi nad ramieniem i nie mówi, co ma mówić. On mówi dokładnie, jest przekaz prosto z głowy, tam, że jeżeli chcecie się wyleczyć, to polecam dyskusję bezpośrednio. Wyleczyć? Z czego? No wiesz, z fascynacji właśnie i tam, że jeśli bym sam wyciągnął się za sznurówki, tak jak mi chłopaki z Chicago sugerowali przez wiele lat, i dawali to jako receptę dla każdego kraju, no to tutaj mamy jakby myślenie to spotęgowane przez jeszcze wiele lat, w których raz wszyscy atakowali tam pana Leszka Balcerowicza za decyzje, które podjął, a z drugiej strony on autoakceptował siebie na zasadzie tej dychotomii, że mówił, no skoro wszyscy mnie atakują, jeszcze więcej włożę, wiesz, no tak, ale jest w tym też dużo nauczki, że wszystko to, co na początku jest bardzo poważne, to przychodzi jako dramat, wraca jako komedia. Jako nie? Komedia. Nikt się z tego Balcerowicza by nie śmiał ileś tam lat temu. Faktycznie, nie, to była postać dosyć ważna. Ale sorry, bo znowu żeśmy w spirale poszli dosyć. Dobrze, usuń to. Koniec, tak, no bo nie dostanę dopłaty, kurwa, od czasownika Libertę, kurwa. Bardzo źle, bardzo mnie to pan Leszek Jerzczewski czy ktoś tam. Ale ważne, ale nie, po prostu pytam o ten fragment dotyczący samej jakby etapów, w których się pojawiałeś tutaj, ale czy pamiętasz takie swoje pierwsze wyjście właśnie do klubu, takie nazwijmy to świadome, nie? Że tak poszedłeś nie jako forma eskapizmu i tam ready for the weekend, tylko po prostu jako okej. Bo ja pamiętam po prostu moment, kiedy taki co kliknęło dla mnie. Nie, że no ja miałem, już wiem co słucha. Miałem, czy wychodziłem gdzieś tam świadomie, bo chciałem oczywiście się gdzieś tam spodobać czy coś, albo no nie wiem, gdzieś tam trochę potańczyć, ale no rzeczywiście gdzieś tam wycieczka do jakichś tam Berghainów i takich historii. A który to był rok mniej więcej? Nie wiem, to było z 8 lat temu, 9. To jeszcze ten OG Berghain, można powiedzieć. No to było bardzo otwierające oczy doświadczenie. Ja wiem, że gdzieś tam to brzmi totalnie trąci myszkę, jak się o tym mówi teraz. Ale no po prostu wiesz,
orientujesz się po prostu, że ludzie są przedszkolakami, nie? Z jednej strony, a z drugiej strony, że mają taką potrzebę po prostu, wiesz, jakiegoś takiego podstawowego, nie wiem, ciepła, ale i srogości zarazem, nie? Tak, bo tam jest... W muzyce i między sobą i jakby, no... Jestem dużo racji, że po prostu gdzieś tam większość raty się rozgrywa na zasadzie bliskości i odległości między ludźmi a muzyką, między ludźmi a ludźmi. I to mi się w tym strasznie podobało. No oprócz tego, jakby wiesz, trochę mi jest smutno, że cały czas tylko z kimś gadam, cały czas gadam o jakichś ideałach czy coś tam, powtarzam po prostu jakieś wyświechtane historie. No, ale muzyka klubowa i jej gdzieś tam wymiar historyczny, który słychać w tej muzyce dalej w tych różnych jej odmianach, niezależnie od tego, czy to jest, czy, nie wiem, muzyka po prostu reggae, czy muzyka techno, czy nie wiem, dicho. To, że to można usłyszeć w tym ciągu, jeśli jest się w odpowiednich gdzieś tam kontekstach, że to jest po prostu super, że to będzie żywe, nie? Jasne. Że przez to zostało zaklęte, moment historyczny został zaklęty w nośnikach, czy nie wiem, w plikach, cokolwiek, to można to wywołać, jak po prostu jakiegoś ducha, nie? To Jasne. Jest super. A co powiesz do ludzi, którzy chcą... Klasyczne zawozwanie, żeby muzycy do muzyki, polityka do polityki, żeby to rozdzielić, że jednak chodzi o eskapizm wyłącznie. Tak? No, myślę, że po pierwsze to nie jest tak, że mi jakoś odmawiam racji, no bo jakby ta muzyka jest po prostu innym rodzajem polityki i trzeba to dostrzec gdzieś tam. No oczywiście z drugą strony też nie ma co też odmawiać wartości estetycznej temu, co się dzieje na linii najwyższych po prostu jakichś politycznych zmagań, nie? Tam też jest dużo kunsztu w tym wszystkim i fajnie jest. Wydaje mi się, że z tego właśnie to myślenie o tym rozdziale muzyki od polityki wynika z pogardy i do jednego, i do drugiego. Tak. Żeby to były jakieś, wiesz, że... antyseptyczne po prostu w szufladkach leżące w owinięte martwe. Tak, martwa muzyka i martwa polityka, nie? No bo to, wiesz, jeżeli się nie zmieni, to można zamknąć też w cenie mniej więcej. Tak. To jest łatwe do poporcjowania i popakowania. Tak, ale jednocześnie myślę, że gdzieś tam intuicja, jaka przyświeca w ogóle temu rozdziałowi, jest taka, że właśnie pewne polityczne i głębsze rzeczy chcemy po prostu schować, żeby ta muzyka gdzieś tam była poza tym, żeby ją ochronić. W tym sensie to nie tak, że odsądzam od trzydziarych ludzi, tylko że po prostu oczekiwałbym, że tak jak w większości przypadków, kiedy rozmawiam z kimś w Polsce, oczekiwałbym, że za słowami pójdzie jakieś działanie, tak? Że będziemy gdzieś tam rozbudowywać tą rozmowę o tej muzyce jako czymś odrębnym. Będziemy po prostu... A czy myślisz, że właśnie to dążenie też nie wynika z tego, że jednak wiesz, w tych mediach socjalnych, czy jak to się tam określa, każdy lubi sobie po prostu pielić ten ogródek taki własny, nie? I jeżeli pojawia się rzecz trochę, bym powiedział, większa, w której nie wszystkie elementy mi pasują, prawda? Czyli załóżmy, że idę na dobre techenko pompujące, które jednocześnie ma też jakiś podziemny prąd wynikający z tego, z jakiego miejsca historycznego pochodzi, to w tym momencie wyrażę swoje niezadowolenie za pomocą tych właśnie mediów socjalnych i tak dalej, tam będzie szarpanina. No ale to tak naprawdę na samym końcu, gdyby się ci ludzie spotkali w rzeczywistości, to by do takich konfliktów nie doszło. Nie? Tak, czy ty Myślę, że by doszło. Doszło nie? nadal? Tak? Doszłoby... To nie jest tylko, że to jest wynikające z... To jest po prostu akceleracja. Nie? Dużo szybciej się można przekonać, że ktoś jest niefajny albo fajny. Faktycznie. To jak ze sterydami, to od razu mówię, i z kokainą. Tak. Trochę social media są zdecydowanie stymulantem tego rodzaju. Tak, nie? One są jak, dosłownie jak kokaina czasami. Po prostu... Wali ktoś siechę i widzisz w jego oczy, tak, nie będę z tobą siedział, bo będzie wariackie, co ty będziesz gadał za 3 minuty. A no tak, ale z drugiej strony gdzieś tam w tej szybkości kokainowej, tak jak mówisz, no jakby nie ma po prostu zawartego czasu, który gdzieś tam potrafi jednak zmieniać ludzi. To nie jest tak, że ludzie się nawzajem zmieniają, bardziej czas zmienia ludzi, nie? I gdzieś tam... nie wiem, momenty, które są z tego czasu wyjęte, tych powiedzmy imprezy, kiedy rzeczywiście nikt nie gada, albo jest za głośno, albo coś, gdzieś tam, nie wiem, wydaje mi się,
mogą uczyć jakiegoś, nie wiem, jakiejś powściągliwości, nie? A z drugiej strony nakierowanie na jakiś cel, czy po prostu na innego człowieka, co jest w tym wszystkim fajne. No tak, ale wydaje mi się, że po prostu to wynika z tego, że dużo osób, które w ten świat wchodzą, mimo tego, że jest stosunkowo mało, po prostu nie wie, dlaczego to robi. I trochę jest to smutne, że po prostu trzeba ludzi nauczyć tańczyć, nie? Trzeba ludzi nauczyć gdzieś tam po siebie nawzajem sięgać. I no przepraszam za lewacki kolejny wtrend, nie? Ale gdzieś tam jest to po prostu zmaganie, o walka o jakiś rodzaj wolności od, nie wiem, powiedzmy, jakiejś opresji typu patriarchat, typu, nie wiem, jakaś męskość, napęd do zarabiania i podbijania świata. A z drugiej strony jest w tym po prostu też wola nie do takiego odrzucenia tej władzy, tylko do wybrania jakiejś nowej. Nie? To, że jednak muzyka polega na poddaństwie, nie? To jest tym zajebiste, że to nie jest tak, że ona nagle czyni cię magicznie wolnym, nie? To nie. Wciąż jest relacja taka hierarchiczna. Wyraźnie, no bo ciężko mi nawet znaleźć bardziej taką, gdzie tak, wchodzisz jest takie, do... Jest to po prostu ćwiczenie z oddawania woli komuś innemu w bezpiecznych warunkach, nie? Tak, i tak. Ja z tym totalnie sympatyzuję. Co zresztą w Lobsterze, ta scena, która jest do dzisiaj wycinana, wiesz, tam na różnych zdjęciach, gdzie oni... To oczywiście już tam, abstrahując od wymiaru tego filmu, ale że... Siedzimy w ciemnych pomieszczeniach, słuchamy techno i nie i tańczymy do powtarzalnej muzyki. No. I się. Ale też jeden aspekt, który muszę spytać, jeżeli mam okazję, wynikający z czegoś, co jest chyba takim nadrzędną wartością w Berghain. Ja tam nigdy nie byłem, ale zawsze ten element anonimowości tam jest chyba dość ważny, prawda? Bo tam jest, wiesz, ta zasada, że nie robimy zdjęć, nie afiszujemy się przesadnie. Czy to też się przetworzyło na to, że jeśli mi pamięć nie myli, to na imprezach waszych nie było line-upu nigdy, nie? Nie było tak podawania zawczasu, kto będzie, jaki tam... To znaczy, to można było jakąś tam sposobem się o tym dowiedzieć, nie? Ale tam chyba... Z czego to wynikało? To chodziło o to, żeby człowiek tam przyszedł i po prostu otwarty na zmiany, czy chodziło o to, żeby przypadkowe osoby też jakoś tam, ten będzie to... Trochę tak, no ale z drugiej strony to chodziło też po prostu o to, żeby to było na zasadzie jednak jakiegoś właśnie takiego lokalnego pubu, miejsca, gdzie się przychodzi i po prostu ktoś gra, jasne. Nie? I jeśli gra super, to się zaczynam interesować. To było super, że właśnie osoby, które przyjeżdżały grać, które były gdzieś tam, jakby je ogłosić, to by ten ich wymiar, ich oddziaływanie byłoby dużo mniejsze, nie? Jasne. Jak po prostu zaczynali grać, to się wtedy okazywało, dają radę. Tak, tak. I ludzie po prostu się nie przejmowali, kto to jest i się pytali, nie wiem, w trakcie, o co chodzi, jakby. Tak. I to jest super i trochę szkoda, że nie można tego dalej robić. Może jest to, wiesz, jeszcze szansa w jakimś takim formacie wyjętym, wiesz, z tej mucki właśnie internetowej, nie? Że to robisz na zasadzie rejwowych telefonów z roku 93. Znaczy na pewno na maksa po prostu chcę wierzyć w nową generację, nie? Osób, które chodzą, organizują protesty, nie? Jest duża zmiana, jeśli chodzi o w ogóle jakichś takich ludzi, którzy rzeczywiście szukają jakiejś zmiany, czy to w sobie, czy na zewnątrz. Nie było tego wcześniej. Nie wiem, czy chodzisz w ogóle jakieś takie, nie wiem, sytuacje, pojawiasz się w takich sytuacjach grupowych. Ja chodzę z dziewczyną, stoimy przy barze i oceniamy ludzi zazwyczaj. Nie, bardziej mówię, co się dzieje teraz w związku z nie wiem, protestami ekologicznymi. To jest, nie wiem, Black Lives Matter. Wiesz co, takie, to jest super, że jest zupełnie nowa grupa ludzi, nie? Zupełnie... Których się nie znało, bo to był też problem jakby tych samych twarzy, nie? Na pewnym etapie, nie? Że mieliśmy osoby, które niemalże quasi zawodowo zajmują się już protestowaniem. Tak, ale tak. I po prostu to mnie super w tym jara, ale jednocześnie martwi to, że ci ludzie muszą mieć coś do robienia, nie? Że jak po prostu zaprzepaścimy ten entuzjazm, tak. Albo jak ci ludzie nie będą mieli gdzie go wyrażać, jak nikt się o nich nie będzie troszczyć, to będzie problem, tak? I wydaje mi się też super istotne, kolejny polityczny trend, żeby po prostu tych ludzi nie wysyłać w ramach naszych pojebanych dyskursów politycznych na pierwszą linię ognia, nie? Tak jak to się na przykład dzieje moim zdaniem w kontekście właśnie protestów LGBT teraz, także tak, za dużo jest w tym wszystkim
wystawiania się na jakieś po prostu na ryzyko spore, a za mało takiej dobrej, niewidzialnej troszkę samoorganizacji, której chciałbym, wiesz, móc powiedzieć, że o, robiłem i techno, imprezy niezależne, to mogę wam pokazać, jak to się robi, ale nie, nie mam takiego doświadczenia, bo to jest trochę wciąż w Polsce niemożliwe, nie, nie wiem, czy jest tak, czy są jakieś tajne komplety. Wiesz co, to co mówisz, chyba najbardziej, wiadomo, że tam w ogniu walki się kują charaktery i te zaciśnięte wspólnie pięści, ale nie ma, w tym momencie nie widzę jakiegoś tam tego elementu, który osładza to wszystko, że jeżeli później patrzysz na takie wspomnienia, kiedy robiłeś, no to jasne, oczywiście było ciężko, było to i to sprawiało, że nadawało to charakter, ale na samym końcu, jeżeli się organizowałeś, robiłeś jakieś rzeczy, to elementem fajnym było, i tak fajnym, przepraszam za słowo, ale takim po prostu wszystko sprawiającym, że to wszystko jest warte tego, było to, że na samym końcu mieliśmy coś dla siebie wspólnie i to była ta impreza, to było to spotkanie, to było ten... W tym momencie, jak pamiętam, widziałem nagranie, gdzie z całkowitą słusznością osoby związane z Extinction Rebellion pojawiła się na wiecach związanych z chyba kampanią prezydencką, no to tam się spotykasz z zawodowymi zadymiarzami politycznymi i ja tak się trochę obawiam, że jeżeli dla nich to będzie kontakt z polityką, z protestami i tak dalej, mogą też nabrać takiego zgorzknienia, że to są, wiesz, tam możesz zostać pobity, poszarpany i mam nadzieję, że uda się zrobić też dla osób, które są zaangażowane po tę stronę, jakąś taką gratyfikację najzwyczajniej w postaci tego, że oprócz tego, że walczymy, bijemy się o sprawy fundamentalne, mamy z tego też na samym końcu jakieś takie doświadczenie budujące wspólne. To jest dobra myśl, ale z drugiej strony też chodzi o to, że to trochę uważam, że zostanie się pobitym prędzej czy później. Ja, no nie wiem, jak się w coś wierzy, to tak. Nie, no nie tylko, no jakby nie wiem, na ile znaczy, ty masz mówię takie to pozytywnie. To nie wiem, na ile ty masz takie doświadczenie. Ja dużo razy dostałem. To nie jest ironiczne. Gdzieś tam najgorsze w tym wszystkim nie jest sam fakt pobicia, tylko to potem, nie? Że jakby jak się budzisz następnego dnia i masz takie, o kurde, nikt do mnie nie napisał, nikt mi nie pomógł, to trochę słabo. No jest. I właśnie mam nadzieję, że jakkolwiek to zabrzmi ponuro, wiesz, w realiach covidowych, cieszy mnie, że jakby słowem odmienianym przez praktycznie wszystkie przypadki była solidarność. To jest, czy to wywołana jako pogłosie też protestów w Stanach Zjednoczonych, ale że jakieś takie zwrócenie do tej solidarności, no nie tej klasycznej, wiadomo, wąsatej może, ale to też ma jakieś tam swoje miejsce w historii. Mam nadzieję. Ale co, myślisz, że tutaj w Polsce? Nie, ale to wiesz, że jakby efektem tego, że na przykład wszyscy posiedzieliśmy pozamykani w domach, było dość często to, że okej, no to zbierzmy się chociażby wirtualnie, żeby pomóc osobom, które wymagają pomocy w tym czasie. Nie, że nie mam takiego przeświadczenia. Nie masz takiego? Raczej patrzysz na to. No, wiesz co, ja tak patrząc po prostu z punktu widzenia fundacji, wiadomo, to one są te, ale wszystkich takich organizacji, które się na przykład zajmują zwierzętami, to... To jest dla mnie, miałem ostatnio ciężkie przeżycie bardzo, przepraszam, że tak kończę też anegdotą, nie, ale przed dzień wyborów poszedłem sobie, wyobraźcie sobie, do baru, ale to było, tam był jakiś taki, nie wiem, zachowany, starałem się zachować jakiś tam dystans, nieważne, nie chcę się tego tłumaczyć, w każdym razie siedzę tam w takim przyjaznym, powiedzmy, otwartym barze dla osób różnych. I siedzi jakaś dziewczyna, która mówi o tym, że jest po prostu dumna z tego, że jest neonazistką. I jakby tak, nie mówię tak z agresją, nie mówię tego z jakąś taką, nie wiem, przekorą czy coś, tylko tak po prostu peroruje sobie, nie? Ale sama do siebie? Czy jakby... Nie, tak do jakiejś tam grupy znajomych, tak argumentuje, przez to, że to była forma była taka łagodna i zwiewna, to tam trochę tam się czasami nie zgodzili, nie, czy coś. Ja też czasem to. Ale właśnie jakby punktem odniesienia było to, że no przecież nie mogę być zła, bo pomagam zwierzątkom, nie? No wiadomo. I w tym sensie wydaje mi się, że trochę te sytuacje pomocowe w kontekście wirusa, czy pomaganie z jednej strony pieskom, kotkom, a z drugiej strony osobom starszym, one często są jakby, robi się je po to, żeby mieć wymówkę do tego, żeby głosić różne rzeczy, które są średnie, żeby głosić rzeczy, które są właśnie antysolidarnościowe. To co, to słuchaj. No. Samopomoc ma tę konsekwencję, że często, że jakby po prostu
Znaczy, prawdziwą wymówkę do tego, żeby mówić, że funkcje opiekuńcze państwa nie mają żadnego znaczenia, że po prostu każdy jest ten na siebie i ewentualnie łaskawie ci mogę gdzieś tam pomóc z zakupami. Tak, no kultura na piwku, no, tam jakby, no, wiesz, że przecież co się ludzie burzą, kelnerzy zarabiają grosze, ale w napiwkach, no wiadomo. Nie, po prostu musi boleć, uważam, musi boleć, aktywizm musi boleć i pomaganie musi boleć, jeśli nie boli, to nie robisz tego porządnie. No ale widzisz, to tutaj też nie żeby wzniecać ten spór, ale jeżeli na przykład, wiesz, w tym wypadku niektórzy by powiedzieli, a, no ale nie można wytańczyć wolności, nie, prawda, bo to jest jednak przyjemne działanie mimo wszystko i dosyć takie, raczej z gatunku rekreacyjnych, ale gdzieś tam się musi pojawić ta opresja wobec tych osób, prawda, więc... No, ale to już tak mówię tylko dla dyskusji. No nie ma, wydaje mi się, że po prostu to wynika z niezrozumienia tego, że po prostu przyjemność jest po prostu najbardziej, drugą najbardziej anarchiczną rzeczą na świecie po władzy. Tak? Władza jest jednostką, która może robić totalnie co chce i wyznaczać to, co jest prawem, a co jest bezprawiem. I podobnie jest trochę z tańcem, że jakby ono może określać nas i że nasze ciało trochę robi samo za nas rzeczy. Jest to takie. To jest taki umysłowy crossfit, nie? Dobra, określenie. Dlatego crossfitu tak płytko rozumianego trochę nie lubię, nie? Umysłowy crossfit. Oczywiście najbardziej anarchistyczną rzeczą jest słuchanie Włochatego. Nie ma wątpliwości i wolenie piwa na hejno. Tutaj nie dajcie sobie dzieci wmówić inaczej. Nigdy nie będzie inaczej. To są tylko naszywki i rzucanie butelkami. Przepraszam, musiałem to spłycić wszystko, ale wynika to z oczywiście nadrzędnych pewnych moich funkcji tutaj. Powoli byśmy zmierzali do końca. Wiadomo, że żeśmy poruszyli tam wokół na orbicie tych wszystkich rzeczy. Ja też nie dopytałem wszystkiego, co chciałem, ale to nie ma się co stresować. To nie chodzi o jakieś rozwiązania finalne. Zwyczaj taki, jaki sobie zaprowadziłem tylko, jest, by na sam koniec dopytać o jakąś taką rekomendację z literacką. Bo zauważyłem, że dość dużo osób po prostu słuchając ma też okazję posłuchać o książkach, których do tej pory nikt by ich nie polecił. Czy masz jakąś taką książkę, którą... Nie musi być to ostatnia lektura z nas ostatnich lat nawet, ale coś, co ze szczerym sercem do osób, które w tym momencie słuchają, możesz polecić. Dobrze, jeśli chodzi o muzykę, powiedzmy, klubową, to jest kompozycja Tima Lawrence'a Love Saves the Day. O narodzinach w ogóle imprez w Ameryce i The Loft i Paradise Garage, która jest bardzo fajna i troszkę też melancholijna i smutna, ale bardzo polecam. Natomiast jeśli chodzi o jakieś takie pozamuzyczne inspiracje, trochę mało czytam ogólnie ostatnio, ale wydaje mi się, że dużym odkryciem dla mnie była ostatnio Zuzanna Ginczanka i jej poezja. Zresztą chyba, że jak sztuka też wystawiona na podstawie i biografii, jak to nazwijmy, w jednym z warszawskich teatrów, też ponoć godna polecenia. Ja tylko przyznam, bo to jest historia, żeby też zaznaczyć, to poetki, która została zadenuncjowana w czasach wojny, tak? Jeśli nie pamiętam. Tak. Dosyć... No, ale też takiej zapomnianej karty w ogóle polskiej inteligencji, nie? Tak. Ogólnie, tak. Więc... Tak, dla wszystkich, dla których w międzywojnie to było szable i wąsy, to myślę, że też może być ciekawie sobie to pogłębić. Tak, no to super, to bardzo dobre polecenia, słuchaj. Udało się, nie wymieniłem ani razu twojego imienia, więc do teraz możesz decydować o zasadach, w jakich będziesz podpisany w tej rozmowie. Dobrze, no i pod pseudonimem, ale też nazywam się Jacek. Tak... No i bardzo dobrze, to jest, oczywiście zapewnia to 100% anonimowość, jak wiemy, z organizacji Anonimowi Alkoholicy, gdzie, jak powszechnie wiemy, pokazujesz tylko swoją twarz. Więc jest jeden z moich idoli komediowych, ma świetny właśnie fragment o tym, że bardzo rozsądna, wychodzisz, mówisz swoje imię i swoje najmroczniejsze sekrety do pomieszczenia pełne pijaków, raczej nikt nie powie, a oni nie są gadułami, więc... Chodziłem na A, tak? Kiedyś, niestety nie w swoim imieniu, być może by mi się przydało, ale trochę się fascynuje. Tak, się fascynuje, intensywnie, nie? Tam jest. 12 kroków to jest też, przyznać trzeba, instytucja taka
wielowątkowa. Tam. Jedna z niewielu rzeczy, jakie działa w życiu, moim zdaniem. No tak, też nie dla wszystkich, prawda? Ale jest dość ciekawa. No, to się zgodzę. Dobrze, słuchajcie, to już będzie koniec. Ja dziękuję bardzo Ci, Jacku, za obecność. Ja Tobie dziękuję, strasznie się odgadaliśmy, przepraszam. Nie. Proszę zgłaszać uwagi i wyzwiska w komentarzach. Nie omieszkałem. Nie, wy w Poznaniu jest dość kulturalnie tutaj zazwyczaj, tak? Bo tych nieprawomyślnych dawno usunąłem, jak Jeżowa ze zdjęć. Więc dziękuję Ci bardzo, to było Nieporozumienie. Dzięki.